Przede wszystkim nie możemy zagrać tak nieskutecznie w ataku i to jest wniosek podstawowy numer jeden. Obrona musi grać mocno, to nasze ofensywne 6-0. Byliśmy bardzo nieskuteczni w ataku, no przy takiej skuteczności w ataku jest bardzo ciężko wygrać mecz, praktycznie jest to niemożliwe, no i tak się też stało. Na razie czuję się dobrze, aczkolwiek jeszcze boli i zdaję sobie sprawę, że do powrotu na boisko to jest jeszcze na pewno z miesiąc, dwa. Natomiast fajnie, bo zaczynamy już rzucać na bramkę, zaczynam żyć treningiem i chyba o to chodzi. Zbyszek jest na tyle doświadczonym obrońcą, że ten okres, który tutaj spędził teraz w Szczecinie, pozwolił mu na to, żeby się wkomponować w tą obronę. Mamy nadzieję, że będzie tutaj w środku filarem obrony i dołożymy wszelkich starań, żeby w ataku grać dużo lepiej, a obrona musi grać swoje. Musimy ciągnąć kontratak i szanować piłkę w ataku pozycyjnym, grać do 100% pozycji i to nam na pewno przyniesie wymarzony cel, czyli 2 punkty w kolejnym meczu. Ja myślę, że Superliga rządzi się takimi prawami, że presja jest w każdym meczu i każdy zespół posiada. Trzeba z nią żyć i to jest taki sport, taka dziedzina. Zresztą jest poziom ekstraklasy jest coraz wyższy, mecze są coraz trudniejsze. Myślę, że oczekiwania też w stosunku do nas są coraz większe i bardzo dobrze i my musimy się z tym odnaleźć. Mamy fajnych, różnych zawodników, starszych, młodszych. Uważam, że nie ma co zrzucać na presję, trzeba po prostu robić swoje i przede wszystkim zgrać ten zespół. Ja wierzę w ten zespół, myślę, że wszyscy są podobnego zdania i poczekajmy, dajmy troszeczkę czasu. No. Co sądzę o kierowniku? Kierownika szczerze? Mamy uważam, to jest Final Four Ligi Mistrzów.